Jeżeli na Armor Stand będzie enchantowana zbroja, to patrząc na zbroję przez gracza, który jest na miksturce niewidzialności, nie będzie widać enchantu. Jak będziesz klikał lewy przycisk myszy, kiedy w ręku będziesz miał miecz, a w drugim kuszę, wygląda to, jakby się tańczyło. Jak dasz oswojonemu psu regenerację na największym poziomie, to jego ogon będzie kręcił się w koło i przelatywał mu przez ciało. Hello, hello! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szymek i witam was w kolejnym odcinku Pogromców Mitów. Tak jak mówiłem wam, teraz odcinki Pogromców Mitów są w sobotę, więc tak jak teraz widzimy się właśnie i widzimy się teraz także z Jeremim. Siema, Jeremi. Tutaj te pogromcy? Tak, to tutaj te pogromcy. A to gdzie są pogromcy? No właśnie, my jesteśmy tymi pogromcami, a wy słuchajcie, jesteście łapkującymi w górę. I zostawcie tutaj koniecznie łapkę w górę, dlatego że 10 tysięcy łapek w górę to jeden dodatkowy mit w tym odcinku. Bo znaczy poprzednim było 18 tysięcy łapek, więc będzie jeden dodatkowy mit w tym odcinku. Więc no, postarajcie się, żeby wbić więcej, bo pamiętajcie, że no, wtedy będą dłuższe po prostu odcinki i więcej mitów sprawdzimy. No i co, poprzedni odcinek wygrał Taniec Smoków, więc gratulujemy bardzo. No i zachęcam was także do wbicia na mój kanał vlogowy, gdzie pojawiło się Nie wskocz do złej dziury. Więc koniecznie wbijcie w prawym górnym rogu i na końcu filmu, tak żebyście mieli w takim ogromnej karcie. Więc no, w takim razie nie ma co przedłużać, tylko przechodzimy do pierwszego mitu. Jeśli zmienisz język na słowacki i zobaczysz na bambus, to będzie tam napisane dziwne polskie słowo. No, to wcale nie jest jakieś mega... polskie słowo? Nie, to jest jakieś mega niemożliwe, bo jakby... no... słowacki też jest podobnego pochodzenia, co polski. No właśnie, to, nie? To może być jakieś takie dziwne zdjęcie, jak na przykład Batman i netoperek tak, po czesku, tak, ale to jest bardzo podobne. Dobra, słowacki. Okej, więc jesteśmy na słowackim. W ogóle co jest śmieszne, popatrzcie, bo wyścimy w język jest słoweńsko i Słowenia, ale okazało się, że słoweńsko to jest słowacki, bo Chotowo to jest na przykład opół i tak dalej, więc nie, nieważne w takim razie. No ale mam bambus w ręce, najeżdżam na to. I kto by się spodziewał, że on się nazywa bambus? No co ty? Ja nie wierzę, dziwne polskie słowo, no naprawdę. Słowackim musimy sprawdzić. Stary, to jak nic jest polskie oryginalne słowo. Słowacy zabrali nam je. Zabrali. Polska dla Polaków. Nie, no właśnie, kurde, to nie ma nic takiego. Trzymaj to w takim razie, trzymaj bambusa. I dobra, teraz powiedziałem to oczywiście. Jedziemy dalej. Słowackim, stary. No ale lecimy dalej, ja przyłączam się znowu na angielski i lecimy. Ten mit jest obalony, to nie jest żadne dziwne polskie słowo. Lecimy z drugim mitem. Jak będziesz klikał lewy przycisk myszy, kiedy w ręku będziesz miał miecz, a w drugim kuszę, wygląda to, jakby się tańczyło. Okej, dobra, więc ja mam już w takim razie naładowaną kuszę, chociaż nie wiem, czy za bardzo to trzeba tak. Ale dobra, chyba to... w lewym ręku, w lewym co mam mieć, stary? Czyli w głównym chyba miecz. Miecz i kuszę. A kusza w drugiej ręce. Dobra, zobaczmy. I teraz co? Mam klikać lewy przycisk myszy, tak? Tak. Ej, no w sumie, jak, stary, taki Gangnam Style. Jakbym robił, nie, to jest bardziej takie... no w sumie nie wiem, ale faktycznie wygląda to trochę Gangnam Style. Jakbym tańczył. Dawaj, stary, też sobie zabierz tak do tańczenia tutaj, ale... no tak jest trochę jakby to floss. Nie wiem, czy to też tak... Porobimy dzikie dęsy. Stary, właśnie nie wiem, jak to stwierdzić, ale faktycznie jest taniec, więc wydaje mi się, że jest gituwa, więc co, mit w takim razie, no, potwierdzony. Potwierdzamy! Trochę taniec jest, to prawda, no taki... nie wiem, jakby to nazwać, ale no, potwierdzony micior i czas na trzeci. Jak dasz oswojonemu psu regenerację na największym poziomie, to jego ogon będzie kręcił się w koło i przelatywał mu przez ciało. Akurat mamy tutaj ochotnika, siemaneczko. Dobra, nie, no stary, on chyba akurat nie jest mój, więc ja wolę jakiegoś swojego psa. Więc zabierzemy w takim razie Bone, okej, mamy tutaj. I to jest już mój piesek, dobra, zsiadaj tutaj, zsiadaj sobie na razie, ja przygotuję teraz komendę. Więc w takim razie dajemy oczywiście efekt, żeby dać psu musimy dać tutaj entity i dajemy dog. I teraz trzeba mu dać regenerację. I dajmy mu może na 100 sekund i jakiś, on mówił, że maksymalne tutaj. Na największym poziomie, 255 w takim razie. Sprawdźmy, czy mu się coś dzieje. Coś się z nim dzieje? No właśnie ten, no, ogon... ogon jakby taki nie, normalny, no, się wydaje. Tak jakby normalny się wydawał, nie okręca mu się nic. Tylko czy 255 to jest największy możliwy level? Ja sprawdzę też to na sobie jednak, wiesz, stary? Czy ciebie ogon przeniknie, tak? Nie, no to znaczy, czy ten efekt normalnie mi... nie, no daje mi regenerację. Więc jest, ale może spróbujmy 128 powiedzmy, wiesz? Nie, ja mu ciągle wzrasta ten ogon w górę, nie? Mimo, że tak, go bije, tak, to ta regeneracja działa. Więc tylko, sorry, że tak go tym martwetuję, ale jak widzicie, on ciągle ma ten ogon w górze. Więc no, wydaje mi się, że nie za bardzo tak to działa i niestety ten ogon mu nie będzie latał dookoła. Więc no, wydaje mi się, że no, mit obalony. No i co, przechodzimy w takim razie do kolejnego. Jedziemy mitu dalej! Gdy zrespisz delfina w wodzie oczywiście i wrzucisz do wody jeszcze piórko, to delfin do niego podpłynie i zacznie nim rzucać i bawić się nim.
Dobra, więc no w takim razie trzeba przygotować delfin, dolfin oczywiście w moim tutaj. Dolfin, idziemy delfiny. I dajemy go sobie tutaj, ja już nie potrzebuję tej kuszy, dobra, jest delfin i zostawmy go sobie tutaj, niech o sobie płynie. O, jaki fajny, jaki i teraz słodki. W takim razie trzeba dać piórko, więc ja już mam tutaj oczywiście. I dajmy, czy on podpłynie do tego piórka? Halo? No. Halo delfin, tutaj, o, coś, a nie. Nie no stary, on ty chyba jednak nie podpływa do tego. Nic nie rzucać, nie zaczyna się nim bawić. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Zróbmy to tak i jeszcze raz, o. Rzucone piórko, czy on do niego podpływa? O, coś, a nie, 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 nie. A czego one tak? Jakby go nie widziały w ogóle. One teraz tańczą po prostu ze sobą. Widzisz jak tańczą? Tak samo tańczą zresztą smoki, co było w poprzednim odcinku, więc zachęcam was serdecznie, ale dobra, jeszcze raz, dajmy sobie gdzieś dalej, może takiego jednego tutaj, okej, tak? I takiego piórasa w razie... nad niego. Okej, teraz czekaj, trzymaj i no nic się nie dzieje chyba, chociaż one lecą. O, chociaż jakby... Co on robi? No, on... tak jak... Ale czy to nie skak z każdym itemem czasami? O, chyba mi się wydaje, że to w ogóle jakby niezależnie od tego. Patrz, ale on no. Coś mimo tego robi coś tutaj z tą no właśnie, piórkiem. Takie w sumie... ciężkie do potwierdzenia się wydaje. No, a nie zaczyna go podbijać, tam było, że zacznie nim rzucać i bawić się tak, nim. Tak, ale raczej... Ja czekaj, ja zrespię w takim razie jeszcze jednego rekina, znaczy tego, delfina. I rzuciłem tutaj jajuszko, ale jakby jajuszko nic za bardzo nie działa. Chciałem sprawdzić na jakimśkolwiek innym itemie. Okej, okay, a tamten ciągle jest przy tamtym tym? Zaraz zobaczy. Tak, jest przy nim, jest przy piórku. No, nie wiem, ja bym za bardzo, jakby na pewno nie zaczyna nim rzucać, tak? Bo on chyba nie za bardzo zmienia tam w ogóle... Tak, to mi się wydaje, że bardziej obalony niż potwierdzony, dobra, bo czekaj, nawet nie jest w stanie tego... jeszcze w jedno miejsce tutaj. Rzucę w to miejsce jeszcze, bo tutaj będzie miał więcej, jak on do tego podpłynie. O, kurde! Podpływa! To jest mega dziwne, co się dzieje z tym piórkiem. Ale jakby nie dotyka go w ogóle, tylko tak bardziej krąży. Tak... krąży gdzieś dookoła niego, dostaje jakiegoś świra trochę. I jak on ruch do obiegowy. Góry, to zaczyna... Faktycznie, coś się dzieje z tym piórkiem. Ja myślę, że jestem w stanie tutaj... O, ja myślę, dobra, ja myślę, że jest to stary w stanie zaakceptować tutaj. Dobra, to potwierdził. Sprawdźmy jeszcze, czy cokolwiek innego, czy to jest koniecznie piórko. Ale, o, popatrz, że do kości też to zaczyna jakoś... Bo to może był piórka jako przykład, w sensie, że wiesz, item. Może tak, ale popatrz, że to samo się dzieje tutaj z kością, nie? Popatrz, no, faktycznie. Tak samo się zachował. Więc no, jestem w stanie to potwierdzić, że coś faktycznie się dzieje, jak rzuciłem jajko, to nic za bardzo się nie działo, ale jak widzicie, dzieje się tak z wieloma rzeczami, tak samo tutaj z kością i tak dalej. No więc co, trudno mi cokolwiek tutaj stwierdzić, ale no powiedzmy, że faktycznie on się bawi z tym wyrzuconym itemem, więc potwierdzony. Bliżej niż dalej. Dokładnie, więc mit potwierdzony i kolejny mit przed nami. Jeżeli na Armor Stand będzie enchantowana zbroja, to patrząc na zbroję przez gracza, który jest na miksturce niewidzialności, nie będzie widać enchantu. Ty musisz być na GM3, testowany na wersji 1.15.2. Dobra, chodźmy na spawn. Ja już mam tutaj przygotowane w takim razie armor. Armor Stand i zenchantujmy sobie diamentową zbroję. Tak, nie było tam napisane, jaka to jest, jaka to ma być dokładnie zbroja, która ma być enchantowana. Wystarczy, że ona po prostu będzie enchantowana. Więc ja w takim razie lecę szybko z enchantem. Ja już jestem na takim modzie 3. Dobra, więc w takim razie, stary, tylko ty lepiej chyba jakbyś miał ten, właśnie zasłaniał to coś, bo ja wtedy muszę pokazać ludziom. więc lepiej jakbyś ty w sumie tego nie miał. Ale dobra, zobaczmy w takim razie tak. Tutaj zakładamy to wszystko i to jest mega skomplikowane. Więc ty sobie przygotuj miksturę niewidzialności. I stań, ja cię tutaj już przeteleportuję. TP, Jeremi, do Szymek, okej. Okay. I dawaj tylko sobie miksturkę to niewidzialności. Stań przed. Tak, ja ci już tutaj wyrzucę Invisibility Potion. Rzucę po prostu na ciebie i uwaga. Dobra, ja muszę być na Game Mode Spectator. Trochę okej. Faktycznie jest coś takiego, dobra. Czy mid jest w takim razie potwierdzony? Właśnie nie ruszaj za bardzo, bo ja tutaj właśnie idealnie się ustawiam. Ale jak widzicie, na tej ciemniejszej strefie nie widać w ogóle efektu enchantu. Natomiast za tą ciemniejszą strefą, czyli za ciałem tutaj Jeremiego, już ten enchant się pojawia, więc no, w takim razie szybki mit jest potwierdzony. Kolejny mit przed nami. Vindicator nie atakuje małych wieśniaków. O nie, to jest strasznie ryzykowne, bo co jak zaatakuje, stary, i my będziemy no musieli właśnie, poświęcić. No właśnie, to może...
To może, no, być, to może być zagrożenie społeczne, naprawdę. Dobra. Ja nie wiem, czy to można tak. Ale sprawdźmy, mamy tutaj małego wieśniaka i dużego. Najpierw on musi, wiadomo, wybić tego, o nie, wielki wyścig, halo! Proszę się uspokoić, dobra, ja w takim razie chyba zrespię jeszcze jednego Vindicatora i sprawdzimy przy... Gdzie jest... Ej, gdzie uciekł ten mały w ogóle? Ej, uciekł gdzieś, zwiał od Vindicatora, widać, że ma faktycznie jakiś dług na koncie, ucieka od komornika. Ale gdzie on, a gdzie jest ten mały, serio? Uciekł od razu, jak tylko zobaczył go. Właśnie, ja nie wiem kompletnie, czekaj jeszcze raz. Ja obserwuję teraz ciągle małego, co on robi? Zobaczmy, o, Vindicator, oj, coś chyba dobra, nie zauważył. Vindicator? Okej, okay. Gdzie on ucieka, halo? Fajnie wygląda. Dobra, czekaj, zrespię tutaj, Vindicatora. Ja cały czas patrzę, stary, patrzę cały czas na niego. I teraz zrespię Vindicatora. Czy on zacznie... O nie, zaczyna atakować małego gówniaka, o no nie! Jak to tak można? A przecież to nie może miało, być długo. Miało być, że nie ma żadnego. No a jak widzicie... Ale czy on go, czy on go uderzy w ogóle? Stary, nie przeszkadzaj mu, bo... A, może on tu, oni się może tego bawią w gonianego. Dziecka, no. Stary, prawa może dziecka. Oni się w gonianego bawią. Ja zgubiłem znowu. No tak. Gdzie jest mały? Ej! Masz, już go zabił nie, może. Jest, a tu jest. Jest. Dobra, dajemy większą walkę, większą gonitwę. Halo? No czemu to tak uciekacie? No to jest największa walka w historii ludzkości chyba. Ale zobacz, że warto, żeby dzieci miały długi, bo wtedy z wielką komornikom. No nie, stary, popatrz co się dzieje. No o nie, dziecko sprytne. To jest największa walka, przecież to można z tego streamy robić i nie wiadomo... No właśnie. Halo, 1000 komorników versus dziecko. Stary, czy oni go w ogóle... Ale on ucieka, no to jest niemożliwe. Nie dopadną go. Matematycznie, żeby to w ogóle się gdzieś dogoniło. No właśnie. Halo! Dobra. Nie. Nie stary, ma ba... patrz, już jest Ale patrz, jaką kiwkę zrobił, ty co on robi? No przecież to jest niemożliwe! Z jako każdej strony! Zaraz cała armia go będzie tylko. O nie, uderzył. Dobra, czyli jednak są w stanie. Nie wiem, czy będziemy kontynuować ten nierówny tej wyścig. Lepiej zabić komorników albo dziecko. Stary, co ty... O nie widziałem tego w ogóle, ale dobra, już było widać, czyli mogą atakować jednak, czy mid jest po prostu obalony, Edyta, nie wiem co ty, atakuje przecież. Dobra, lecimy w takim razie. Dokładnie, dobra, lecimy. Creeper boi się papu, 1.15.2. Wydaje mi się, że to proste bardzo, bo jakby one mogą wydawać odgłosy kotów, więc dlatego on się po prostu ich boi, wiesz? I popatrz, w takim razie mamy tutaj tego Creepera. Creeper, chodź ziomek, tutaj do papuszki. Creeper, oh man. Patrzcie, dobra, ale czy ona nie musi być czasami oswojona? To jest takie pytanie. Bo to musi być chyba papuga, która wydaje konkretnie dźwięk. Ja tutaj sobie friendly ten. Papuga, a. Dajmy jakieś nasionka sobie, ja zabiorę jeszcze jakieś nasionka. Ej, ty na gadasz? Razie... Nie, nie gada chyba. Sorry, do mnie. Chyba niech to nie działa. Ale dobra, zobaczmy czy... Jak się nazywają stary? A, seeds. Dobra, w takim razie ja tutaj spróbuję jakąś... Może jakaś będzie mi w końcu tutaj... O, zobaczmy. To jest raczej oczywiste, bo wydaje mi się, że... Ej, ale... Dobra, dajmy sobie survival może. Ja będę z nią na ramionach. O nie! Oj, stary! Stary, to chyba jednak tak nie działa. Chyba jednak... O nie, jeszcze Vindicator mnie bije! Halo, proszę mnie... Oj, czekaj, obronić się, Vindykacja, no nie, dobra, ale wydaje mi się, że po prostu nie uciekałem od papug. Chyba, że papuga musi faktycznie wydawać dźwięk. Musi wydawać wtedy dźwięk po prostu kota. O, pan kapitan Szymek. Ale często po prostu te papugi wydają dźwięk tego, jak się nazywa? Wydają dźwięk creepera samego i to jest wtedy głupsze. Tak, ale, no chyba. No jak widzicie, tak nie działa to niestety, więc mit obalony, no i czas przejść do kolejnego mitu. Da się włożyć liście do kompostownika. No to by było super ściście, dokładnie, co? Ale nieważne. W sumie liście i kompost mają dużo wspólnego, dokładnie, bo nie, ale nie patrzeć. No ostatnio dowiedzieliśmy się, jakich rzeczy nie można też wkładać do kompostownika, więc sprawdźmy, czy liście można. W takim razie szybkie sprawdzenie. Olo! Można. I teraz jak życie stało się prostsze, jak ja nigdy o tym nie wiedziałem. Stary, załóżmy biznes, kompostownik, Szymon, Jeremi, to... będziemy robić kompost liści. Ja nie wiedziałem, że liście można i teraz jest życie łatwiejsze. No i dopiero, to jest dopiero wynalazek. Stary, dobrze, jak ja miałem koks bloka i... O nie... No nie... Dobra, weź, przestań Vindicator. Dobra, ale w takim razie... Ej, tego nie wiedziałem, więc to jest naprawdę ciekawostka, bardzo fajna i w sumie logiczne, że liście można tutaj włożyć, ale nigdy bym o tym nie pomyślał, więc fajnie, że napisałeś to, napisałaś to, Amelcia. No i co, w takim razie czas przejść do 9. mitu, bo ten mit jest także potwierdzony i lecimy dalej. Jedzenie szybciej się przetapia w ognisku niż w piecyku. To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. W ognisku niż w piecyku, oto harcerze mieli łatwiej.
Więc zobaczymy. W takim razie to trzeba stare. Musimy teraz synchronizację zrobić. Więc w takim razie jeszcze zabierzemy sobie ty oczywiście piecyk. I teraz umówmy się na raw pork chop. Jeden rodzaj jedzenia. Raw pork chop, dobra. Więc przygotuj stary na początku jeszcze węgiel. Więc ja tutaj mam coal w takim razie. Ja też. Więc jest włożony. I dobra, słuchaj. Na raz, na dwa, trzy. Wkładamy. Raz, dobra. Dwa, trzy. Dobra, poszło? Zobaczmy. Zaczyna się przydawać tu i tu. Sprawdzimy je też pod względem ilości. Czy, bo wydaje mi się, że, no ile tutaj, że popatrz, tutaj już się przetapia. Tak, i się tak, przetopił, tak. Dobra, się przetopił. Tutaj się jeszcze, jak widzicie, kończy piec, więc zobaczmy w takim razie, jak to wszystko wygląda. Czy to się upiecze w końcu? Halo? Oj, coś długo. Coś długo strasznie, chyba że raw pork chop tak się po prostu podgrzewa. Nie wiem, czy to nie za... Chociaż mięso faktycznie się powinno długo podgrzewać, ale serio, mega długo. Ale dobra, no. Czas sprawdzić teraz ilościowo, więc trzymaj tutaj 4 raw pork chopy. Ja sobie, ja włożę 4 na raz, okej? Okay? Uwaga, 3, 2, 1, start. Dobra, włożyłem. Poszły? Poszły, no 4, uwaga, poszły, uwaga. 4. Zobaczymy, czy w ten sposób opłaci nam się bardziej. Chodź do mnie tutaj, papugo. Dobra, faktycznie, dzięki. Bo ty możesz na raz przecież, o kurczę, tak, ja mogę 4 na raz, więc zobaczymy, czy teraz. A. Jeden się już przetapił i wydaje mi się, że w ten sposób to faktycznie może być opłacalne. Tak, w ten sposób faktycznie... wydaje mi się, że... Ale ekonomia, może kurka. Na przykład, się tylko tutaj odsunąć, żebyśmy zobaczyli. Tam są już dwa przetopione, jesteśmy w połowie drogi. Najwyżej dodam trochę tam węgla. Zobaczmy, no, jak już trzeci idzie. Leci. Poszedł i trzeci. I zaczyna trzeci i ostatni. Dobra, jest. Zobacz. Są wszystkie, czyli jest bardziej opłacalne na piecu. Ognisku. No, na ognisku. Co prawda w piecu faktycznie robi się niestandardowa ilość, a tutaj trzeba ciągle uzupełniać, ale wydaje mi się, że faktycznie w ten sposób możemy mit potwierdzić, bo w momencie, kiedy włożymy 4, no to wtedy szybciej faktycznie jest przetopi. Jest bardziej opłacalny, więc właśnie. Wtedy faktycznie danonek to się potwierdza, więc ja myślę, że mit jest potwierdzony, nie ma co patrzeć na jedną ilość, bo faktycznie no to było raczej pewniakiem, że po prostu będzie wolniej to szło, ale w momencie, kiedy wykorzystamy wszystkie, to przetopimy o wiele więcej w krótszym czasie niż 1-5 sekund, nie? Więc w takim razie mit potwierdzony i to był 9 mit. Czas na mit numer 10. Kiedy spadając naciśniesz L, to zatrzymasz się w locie. Testowane na solo. No więc w takim razie też to muszę sprawdzić na solo, więc ja już wyszedłem teraz tam od Jeremiego, co prawda słyszymy się przez krótkofalówki teraz, co halo, nie? Halo. Dokładnie, halo, ale w takim razie jestem na survivalu, znaczy jestem na solo przede wszystkim. Lecę sobie gdzieś w górę, spadam w dół i uwaga L. Faktycznie odpalałem się adwesmentę i to tak samo jest jak z escape'em po prostu, czyli mogę sobie po prostu zrobić wszystko, zatrzymuje mi, więc faktycznie tak jest. Czyli jak odpalamy advancementy, to po prostu zatrzymuje nam się tak samo, nie, z E akurat tak nie ma, ale faktycznie jest tak i z escape'em. Tutaj patrzę, w ogóle kawojna tam jest w trakcie, ja się zatrzymam i niestety nie mam poglądu na to, ale dobra, jak widzicie, faktycznie jeśli jesteście na singlu, możecie w ten sposób zatrzymać, ale tak samo zresztą działa escape, ale no, wydaje mi się, że escape jest bardziej takim przyciskiem, który się szybciej znajdzie niż jakiś przycisk L, co nie? Więc dobra, mit potwierdzony, no i czas na kolejny micior. Jeśli założysz L-Train i wpiszesz komendę tp-s22992283828282828283888, to stanie się coś złego. Wymagania Java Edition 1.15.2. Dobra, więc w takim razie teraz to jest 11 mit. Pamiętajcie, że to jest mit bonusowy, dlatego że byliście więcej niż 10 tysięcy łapek, a mniej niż 20 tysięcy, więc jest tylko jeden mit. Było to prawda niewiele do 20, ale no... Wy tak zawsze macie, że to ledwo co, prawie ledwo co brakuje i wy się poddajecie się zamiast bijać. Ale dobra, w takim razie TP małpa S, ty tutaj zostań na razie, ja teraz 29, 28, 3, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, zgubiłem się, chyba muszę wpisać jeszcze raz, a nie, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 3, 8, 8, 3, 8, 20. I uwaga. Ja miałem założyć elitrę, a mi się zacięło. Halo? No nie. No i cały komputer mi wywaliło. Halo? Co? No nie, mi nie cały Szybek. Komputer. Wracaj tutaj. Czy mi komputer się zniszczy przez tą komendę? Nie. Halo, no Jeremi, stoisz w powietrzu, ale myślę, że w takim razie, mimo że nie miałem elitry, to się zawsze będzie tak kończyć, więc skończymy w taki sposób ten odcinek. Dobra, więc ja mam jeszcze taki micior, żebyście wbili i zobaczyli, czy faktycznie Szymek w swoim najnowszym odcinku na kanale vlogowym nie oszukał nic z was i nie wiem, no nie oszukał po prostu. Zobaczcie koniecznie, macie teraz na ekranie, mam nadzieję, że się podobało, zagłosujcie na wasz ulubiony mit. No i co, wywaliło nam Minecraft. Ten właśnie, mit jest... co to za mity? Ten mit nam zepsuł Minecraft.